Nazywam się Krystian Propola, jestem doktorantem Uniwersytetu Rzeszowskiego i na co dzień zajmuję się obrazem Żydów w rosyjskojęzycznych mediach żydowskich. Generalnie samo to, że rozmawiamy w zasadzie w panelu poświęconym niejako zagładzie, często budziłoby sprzeciw tych środowisk, bo one niejako występują przeciwko przynajmniej prowadzonej do niedawna narracji o tym, jakoby Żydzi byli przede wszystkim ofiarami. Oni bardzo często rozgraniczają te kwestie. Oni starają się przedstawić trochę inną rzeczywistość w postaci właśnie wojennego poświęcenia, o czym między innymi tu będę mówił. Tak jak tutaj zasygnalizowałem, generalnie zacznę może od samego czasopisma, bo to jest dość ciekawa kwestia. Generalnie Jewielski Mir to, jak zostało wspomniane, amerykańskie czasopismo, przy czym prowadzone w języku rosyjskim przez środowisko rosyjskojęzycznych emigrantów żydowskich z terenów dawnego Związku Sowieckiego. To była tak naprawdę odpowiedź na masową migrację tych Żydów z tych terenów mniej więcej w okresie końca lat 70., lat 80. i 90. W zasadzie to zjawisko trwa do chwili obecnej i te media niejako pomagają w asymilacji Żydów, a jednocześnie odkrywaniu ich przeszłości. Natomiast czemu tak naprawdę Żydówki w tym kontekście są istotne? Przede wszystkim dlatego, iż czasopismo stara się niejako wzbudzić na nowo tożsamość żydowską w tych migrantach, generalnie w swoich odbiorcach. Tych odbiorców jest około 500 000. Aktualnie według różnych wyliczeń, w każdym razie ich tak naprawdę główną funkcją jest właśnie scalanie tej społeczności, pokazanie, iż z jednej strony są oni Żydami, ale jednocześnie Żydami, którzy nie zapominają też o swojej sowieckiej przeszłości. I niejako obraz Żydówek, jak zostanie tutaj pokazane, i generalnie Żydów na froncie wschodnim, jest takim podkreśleniem roli, której bardzo długo im odmawiano, roli żołnierzy, nie tylko ofiar, ale i bohaterów, którzy niejako występowali zarówno w obronie innych, jak i w obronie swojej. Na początek zacznijmy może od garści statystyk. Otóż tak, przede wszystkim sama strona internetowa, samo wydanie internetowe tego czasopisma ma to do siebie, iż jest deklarowane na stronie, ono ma stanowić takie forum dyskusji na palące tematy związane z polityką, kulturą i religią. To jest dosłowny przytoczony cytat z ich strony internetowej. Natomiast historia również zajmuje w tym ważną rolę. Z jednej strony ukazują oni cierpienie sowieckiej społeczności, ukazują tak naprawdę całą ich dzieję w tym okresie zarówno istnienia Związku Sowieckiego, jak i generalnie całej ludności Żydów rosyjskojęzycznych. Przeprowadzona analiza treści artykułów wydania internetowego z lat 2003-2020, przy czym zaznaczę, rok 2003 jest tutaj taką cenzurą początkową, zważywszy, iż właśnie wtedy wydanie internetowe ukazało się po raz pierwszy i trwa ono do chwili obecnej. Niejako z różnymi zmianami, niemniej jednak cała treść artykułów jest do chwili obecnej dostępny. W każdym razie badania moje wykazały, iż w tym okresie opublikowano łącznie około 131 publikacji związanych z kwestią udziału Żydów w walkach z hitlerowskim okupantem na froncie wschodnim. Przy czym jaką rolę odgrywają tutaj kobiety? No jak widać na załączonym tutaj diagramie, jest to około 19%. I w tym momencie możemy się zastanowić, czy jest to dużo, czy mało. Biorąc pod uwagę z jednej strony sam aspekt wizualny tego diagramu, możemy mieć wrażenie, że rzeczywiście są one w jakiś sposób zdominowane przez perspektywę męską. Natomiast biorąc jednak pod uwagę, bo dokładnie te proporcje mniej więcej wynoszą, znaczy mniej więcej wynoszą 25 artykułów, w których kobiety są wzmiankowane i 106 takich, w których nie są. I z jednej strony rzeczywiście te liczby są w jakiś sposób mogą być zatrważające, jednak z drugiej strony, jeśli weźmiemy, że liczba sowieckich żołnierzy pochodzenia żydowskiego w samej Armii Tylko Czerwonej wynosiła mniej więcej według różnych wskazań od 300 do około 500 tysięcy, może z hakiem, Żydów. O tyle w takim wypadku możemy tutaj mówić jednak mimo wszystko, jeśli dane procentowe wskazują, iż kobiet żydowskich było około 20 tysięcy, przy czym tutaj zaznaczę, mówimy tylko o Żydówkach w Armii Czerwonej, nie mówimy o tych w ruchu partyzanckim, mogły wynosić mniej więcej te liczby od około 4 do nawet mniej więcej 6,7%. W związku z tym, porównując te, nawet w najlepszym, w tym wariancie optymistycznym 6,7% w porównaniu z ponad 19%, no możemy tutaj mówić o jakiejś swoistej
nad interpretacji, nad reprezentacji Żydówek we wspomnianych artykułach. W związku z tym już tu na samym momencie widzimy, że Żydówki, pomimo faktu, iż tak jak wspomniałem, czasopismo ma raczej charakter jednak konserwatywny, Żydzi sowieccy zdecydowanie chętniej przejawiają poglądy prawicowe aniżeli lewicowe, co stanowi niejako taki paradoks. O tyle jednak nie zapominają o kobietach i traktują je jako istotną część swojej historii, mimo wszystko. Dane na przestrzeni lat, co pokazują? No przede wszystkim widzimy, że w latach 2003-2009 liczba wzmianek o sowieckich Żydówkach w walkach na froncie wschodnim była w miarę stabilna. Oczywiście nie były to jakieś porywające liczby, mówimy tutaj o rozdźwięku pomiędzy od 1 do 3 publikacji. Później natomiast co się dzieje? W latach od 2010 do 2014 następuje takie załamanie, które tak naprawdę trwa w jakimś stopniu do chwili obecnej z wyjątkami, bo mówimy tutaj o roku 2015-2018, kiedy liczby te wyniosły 3. Biorąc pod uwagę same te liczby, no oczywiście to wskazuje na pewną cykliczność. Ja interpretuję to w następujący sposób. O ile w fazie początkowej istnienia wydania internetowego głównym celem stanowiło przypomnienie sowieckim Żydom, sowieckim Żydówkom, byłym w zasadzie sowieckim, bo to są czasy jednak współczesne, o swojej tożsamości żydowskiej i dokonaniach ich przodków, o tyle z czasem przerodziło się to w pewną dojrzałość świadomości historycznej. To znaczy zauważmy, rok 2015, który tak naprawdę, na który przypadała 70. rocznica zakończenia II wojny światowej, rok 2018, który, no jeśli zaanalizujemy te trzy artykuły, które zostały wówczas opublikowane, one wiążą się przede wszystkim z mińskim gettem. I jest to całkowicie słuszne, z racji tego, iż w 1943, a dokładnie w październiku 1943 nastąpiła jego likwidacja. W związku z tym widzimy, iż sowieckie Żydówki tak naprawdę stanowią istotny element obchodów rocznicowych. One mają niejako wydzielone w przestrzeni czasopisma, w przestrzeni narracyjnej swoje własne miejsce. I w pewien sposób takie postaci, między innymi jak Masza Bruskina, o której tutaj będę mówił, czyli działaczka ruchu konspiratorskiego na terenie okupowanej Białorusi, one będą stanowić w pewien sposób taki, może nie wiem jak to nazwać dokładnie, coś w rodzaju takiego kanonu bohaterów, kanonu bohaterek, kanonu ludzi, którzy w jakiś sposób pokazują sowieckim, dawnym sowieckim Żydom i ich potomkom ich wartość. Natomiast też co więcej, no generalnie jeśli mówimy o roku, okresie po 2009, bo o tym też nie wspomniałem, czemu ta faza przejściowa, kiedy czasopisma były tak, kiedy tak naprawdę Żydówki były niejako pomijane, z czego to wynika? No wynika prawdopodobnie z tego, iż w pewnym momencie redakcja dostrzegła, że o ile nie było problemów z większą asymilacją ludności żydowskiej pod kątem pamięci, o tyle trzeba im było przypomnieć również inne aspekty tożsamości żydowskiej, nie tylko te związane ze Związkiem Sowieckim, ale te związane z Izraelem, generalnie z ogólną historią Żydów w czasie wojny. Przez co mamy między innymi zwrot w kierunku Holokaustu, mamy znaczący wzrost liczby artykułów w tej sferze tematycznej. Niemniej jednak przechodząc już tak naprawdę do meritum, jak wyglądał portret Żydówek na froncie wschodnim, Żydówek walczących generalnie. No, przede wszystkim musimy posiłkować się tutaj danymi. Aaron Schneier w jednej ze swoich publikacji zamieścił m.in. wyliczenia dotyczące tego, gdzie Żydówki tak naprawdę służyły, w jakich jednostkach, w jakich formacjach. Paradoksalnie są to dane ciekawe, bo bardzo często na zdjęciach, zarówno w mediach rosyjskojęzycznych, żydowskich, jak i w innych badanych przeze mnie mediach, czasopismach, często funkcjonuje w takiej świadomości obraz kobiet jako bohaterskich sanitariuszek, jako pielęgniarek. No, wydaje mi się, że w jakiś sposób to funkcjonuje również i w pewien sposób w świadomości również i innych społeczeństw, także między innymi polskiego. Tymczasem, co pokazują dane? Okazuje się, że Żydówki w poszczególnych formacjach Wojsk Armii Czerwonej aż w 60% brały aktywny udział, a przynajmniej służyły w formacjach, które brały aktywny udział w zmaganiach z Niemcami. No, porównując, jeśli zgodnie z tymi wyliczeniami jest to około 60%. Czyli przekładając to, jeśli bierzemy pod uwagę 20 tysięcy, około 20 tysięcy Żydówek, które służyło w Armii Czerwonej prawdopodobnie, o tyle 60%, czyli możemy mówić tutaj, że o 12 tysiącach czerwonoarmistek. Natomiast to jest obraz rzeczywisty.
To jest obraz rzeczywisty Żydówek, które służyły na froncie. Natomiast jak to wyglądało w kwestii samego Iwerijskiego Miru, czasopisma badanego przeze mnie? No, tutaj widzimy pewną równowagę. Oczywiście tutaj może wywołać się dyskusja, czy 7 artykułów to jest wystarczający materiał badawczy. Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę rozmiary tych artykułów i ich objętość, zdecydowanie tak. Tu widzimy pewien rozpad, który się niejako z jednej strony równoważy, a z drugiej strony wskazuje na jednak niewielką przewagę obrazu Żydówek w służbach medycznych kosztem pozostałych formacji. Przy czym zwracam uwagę na rubrykę brak określenia konkretnej formacji. Wynika to z tego, iż w badanych przeze mnie artykułach w tych dwóch przypadkach okazało, co się okazało. Okazało się, że autorzy wspominali, że to był jeden z tych przypadków, to była rodzina bucharskich Żydów. Wspomniano, że jedna z ich córek z tej rodziny wyjechała na front, ale nie poznajemy dalszych losów. Nie wiemy, czy w jakiej formacji ona służyła. Mało tego, my nie wiemy nawet, czy ona wróciła. Więc w jakiś sposób ten obraz jednak jest niepełny i służy konkretnym raczej celom. Doskonałym tego przykładem jest artykuł z 2018 i publikacja dokładnie Jurija Kramera, jednego właśnie z dziennikarzy. Ona została przedrukowana, bo Jurij Kramer generalnie pisze dla izraelskich mediów rosyjskojęzycznych raczej, no ale najprawdopodobniej redakcja uzyskała zgodę na przetworzenie materiału. W każdym razie, o czym był ten artykuł? On był poświęcony Jelenie Bonner. Zapewne niektórzy z Państwa, którzy interesują się tematem, mogą kojarzyć się jako dysydentkę, obrończynię praw człowieka, zarówno w Związku Sowieckim, jak i w Rosji. Natomiast, co jest istotne, w artykule na jej temat, który teoretycznie rości sobie prawo do bycia jej biogramem, nie mamy tak naprawdę informacji o tym, co robiła w czasie wojny. Jest zamieszczone tak naprawdę jedynie to zdjęcie. I z opisem zdjęcie z 1945 roku. I tutaj możemy postawić w zasadzie pytanie, czy jest to z jednej strony redakcja uznała jako nieistotne? Wydaje mi się, że nie, biorąc pod uwagę pozostałe artykuły. Raczej samo zdjęcie Bonner z tamtego okresu nasuwało niejako, przynajmniej tym Żydom, którzy rzeczywiście już byli wiekowi, którzy w tym Związku Sowieckim dość długo mieszkali i wychowywali się, ten sam obraz tego zdjęcia jest czytelny. W związku z tym najprawdopodobniej uznali oni, że obraz munduru już samodzielnie uaktywni tą pewną cząstkę pamięci, która w jakiś sposób odpowiada za ich dziedzictwo. Bardzo ważne jest to, co sami autorzy mówią. To jest fragment artykułu Marka Steinberga. Mark Steinberg to historyk amator, on zmarł w 2020 roku w dość sędziwym wieku. W każdym razie jego publikacje dotyczące generalnie działalności sowieckich Żydów na froncie, sowieckich Żydówek, są dość znane w tych środowiskach. Pozwolę sobie przytoczyć. Innymi słowy, co piąty Żyd służył w wojsku w okresie wojny, wliczając wszystkich mężczyzn, mężczyzn i kobiety, dzieci i starców. A jeśli porównamy skalę ich uczestnictwa w walce zbrojnej z ogólnym wskaźnikiem, to nie będzie on wcale gorszy. W rezultacie Żydzi w Związku Sowieckim wykonywali swój obowiązek wojskowy w latach wojny z nie mniejszym heroizmem niż reszta publikacji. I teraz co widzimy? Mamy kobiety, mamy dzieci, mamy starców. Niejako w ten sposób ukazane jest pewne przełamanie stereotypu. Kobieta, szczególnie tym środowiskom starszym, środowiskom wychowanym w innych czasach, niekoniecznie musi się kojarzyć z bojowniczką o wolność. Tymczasem co widzimy? Widzimy mocny wstęp, który jasno wskazuje na przełamywanie przez Żydówki pewnych barier. Ten stereotyp, który funkcjonował w Związku Sowieckim i ukazywał tak naprawdę Żydów jako osoby, które są słabymi żołnierzami, w tym momencie Żydzi się temu przeciwstawiają i pokazują, że wcale tak nie było. I mało tego, wskazują, iż udział w walkach miały zarówno kobiety, jak i dzieci, starcy. To wszystko przełamuje pewien stereotyp. Widzimy tutaj nowy obraz niejako kobiecości, definicję jego nowego znaczenia, które pokazuje, że z jednej strony kobiety potrafią walczyć, potrafią stawić opór, a jednocześnie potrafią reprezentować całe żydowskie społeczeństwo. I po tym opisie tak naprawdę widzimy kolejne przykłady. Widzimy z jednej strony pilotkę Polinę Gelman, widzimy partyzantkę Nadjeżdę Wołkową. Wszystkie te kobiety tak naprawdę są wymieniane w rzędzie całych Żydów, wszystkich Żydów wyróżnionych tytułami bohatera Związku Sowieckiego, bądź też tytułem bohatera Federacji Rosyjskiej. Ta lista znajduje się m.in. u Steinberga w książce.
Jeszcze innym ciekawym jest przypadek Sary Kacowej. W artykuł ukazał się w 2005 roku, był to wywiad przeprowadzony przez jednego z członków redakcji. To ważne, bardzo długo te artykuły były anonimowe, w związku z tym ciężko czasami dociec, kto tak naprawdę ten wywiad prowadził. W każdym razie, jak ona to relacjonuje? Kiedy wybuchła wojna, wraz z matką zostałam ewakuowana do Kustanaju. Wysłano nas do kołchozu, gdzie dostaliśmy pół funta razowego chleba. Na front dostałam się z Czelabińska. Nasza grupa dziewcząt ochotniczek została wysłana do Czelabińska, by uczestniczyć w kursach dla kierowców i telegrafistek. Uczyliśmy się przez 3 miesiące, a potem od razu ruszyłyśmy na front. Nie mogłam dostać nogami do pedałów. Mama widziała, jak źle prowadzę samochód i prawie się rozpłakała. W końcu kursy obejmowały tylko 10 godzin praktycznej jazdy. Mimo wszystko wysłano nas na front. Tam dostawałyśmy po kawałku sucharu i odrobinie cukru. Uważałyśmy, że jadłyśmy bardzo dobrze w porównaniu z pozostałymi. To jest niezwykle ważny, paradoksalnie, fragment. W związku z tym, dlatego, iż pokazuje, iż kobiety żydowskie miały zdolność przetrwania. One, ta motywacja ich wskazywała wyraźnie, iż one gotowe są do poświęceń. Nawet jeśli nie radziły sobie z pewnymi obowiązkami, nie dlatego, że nie miały do tego zdolności, ale dlatego, że szkolenie w armii sowieckiej było wówczas chaotyczne i możemy śmiało powiedzieć, że tak naprawdę na ostatnią chwilę robione w wielu przypadkach. I w tym przypadku one mimo wszystko angażują się. To one nie boją się uczestniczyć i mało tego. Sama Kacowa później woziła transporty amunicji, później stacjonowała w momencie upadku Rzeszy w Czechosłowacji, a więc przeszła tak naprawdę cały front. Możemy więc śmiało powiedzieć, że kobiety bardzo mocno były zdeterminowane, aby rzeczywiście pełnić się rolę tych obrończyń o wolność. Są oczywiście również inne przykłady. Bardzo ciekawym artykułem jest artykuł poświęcony wszelkiego rodzaju, nazwijmy to sportsmego, kobietom, które przed wojną uprawiały wyczynowo sport, a później musiały zmienić rolę, musiały stać się żołnierkami. Mamy z jednej strony przykład Gini Pieletiatko, która trenowała strzelectwo. I ciekawe w tym artykule jest właśnie zestawienie Pieletiatko z portretem holenderskich gimnastyczek przedwojennych, reprezentacji Holenderek, które były pochodzenia żydowskiego. To były Igrzyska Olimpijskie w 1928 roku. W każdym razie 4 z 5 tych Żydówek holenderskich zginęło w trakcie zagłady. Tymczasem sama Pieletiatko przeżyła. I to niejako wyraźnie wskazuje, że Żydówki w armii sowieckiej walczyły nie tylko w obronie Związku Sowieckiego, w obronie sowieckich Żydów, ale w obronie wszystkich Żydów i Żydówek. Jak natomiast wyglądała sytuacja w ruchu oporu? Generalnie musimy pamiętać, że ten obraz niejako ma pewne cechy powiązane z obrazem tych Żydówek, które służyły w armii. Bo pod względem funkcji on kreśli oczywiście obraz kobiet, które są zdeterminowane, które prezentują wystarczającą w sobie ilość odwagi, aby pokonać wroga. Ale z drugiej strony ten obraz jest jednak inny. Bo mimo, że tam wspomniane było o szkoleniu chaotycznym w Armii Czerwonej, te kobiety mimo wszystko, Kacowa i inne wspomniane przed mnie kobiety, jakiś element szkolenia miały. Tutaj mówimy jednak o kobietach, które prezentowane są jako osoby wyjęte nieraz z ławek szkolnych. To już wyraźnie wskazuje też to, co powiedziałem, na to, że rzeczywiście znaczną ilość wspomnianych kobiet stanowią tak naprawdę osoby młode. Swiatłana Aleksijewicz, chciałbym tutaj zacytować jej zdanie, jestem absolutnie pewna, że takich dziewczyn jak dziewczyny okresu wojny roku 1941 więcej już nigdy nie będzie. Kochałem bezgranicznie te dziewczyny. Szanowni Państwo, te zdania oczywiście odnoszą się do wszystkich kobiet, które służyły, generalnie, które walczyły z okupantem, zarówno w armii, jak i w ruchu oporu. Natomiast w tym przypadku przytoczenie przez akurat Dawida Melcera, historyk, akurat jeden z nielicznych w redakcji Jewryjskiego Miru, rzeczywiście historyk z wykształcenia, doktor nauk historycznych, rzeczywiście przytacza te słowa w innym kontekście. Tutaj te słowa, te zapewnienia Aleksijewicz o miłości do tych wszystkich kobiet, które służyły na froncie, w tym przypadku stanowią formę takiego nawoływania do otoczenia samych Żydówek, które służyły na froncie, przez te środowiska rosyjskojęzyczne, żydowskie, formą takiej miłości, formą kultu i docenienia tego, w jaki sposób walczyły, w jaki sposób działały. Jak wspomniałem, zdecydowanie najczęstszym przypadkiem jest przypadek Marii Maszy Bruskiny. Była pielęgniarką, która niosła pomoc czerwonoarmistom, została skazana na śmierć 26 października 1941, wtedy wyrok wykonano.
Natomiast co jest ważne, w tych artykułach widzimy w pewien sposób zderzenie kilku tak naprawdę zjawisk. Z jednej strony antysemickich nastrojów w Związku Sowieckim, później przez jakiś czas w Rosji, bo jakby nie patrzeć, o ile zdjęcie samej Bruskiny było znane, o tyle społeczeństwo nie do końca wiedziało, kim ta kobieta jest. Tu widzimy jedynie zdjęcie, fragment sprzed egzekucji. Tych zdjęć jest bardzo dużo i one oddziałują na emocje, bo są również pokazane zdjęcia w momencie, kiedy już miała ten sznur na szyi, bo powieszono ją. I to w jakiś sposób też wzbudza te emocje. Pokazanie, że ta kobieta stała się niejako nawet nie tyle bohaterką, ale i męczenniczką. Tutaj pozwolę sobie przytoczyć fragment. Piękna, dostojna dziewczyna w zielonej sukience i lekkiej bluzce szła ulicą z dumnie uniesioną głową. Swym wyglądem demonstrowała niezrównaną odwagę i wytrwałość. Na piersi miała tabliczkę z napisami w języku niemieckim i rosyjskim. Jesteśmy partyzantami, którzy strzelali do wojsk niemieckich. Kaci powiesili bohaterów podziemia przy wejściu do fabryki droży Krasna Jazaria. To forma opisu pokazuje samą Bruskinę jako kobietę dumną, jako kobietę młodą, piękną, która tak naprawdę nie odbywając jakiegokolwiek przeszkolenia, miała jedynie motywację, potrafiła stawić czoło okupantowi. I to jest właśnie złamanie pewnego stereotypu. Żydzi w narracji czasopisma, Żydzi nawet kiedy giną, są dumni i oni nie boją się tego. Oni nie płaczą, nie są słabymi żołnierzami generalnie. One idą na śmierć, wiedząc, że taki jest cel i to jest po prostu ich ofiara w obronie pozostałych członków narodu żydowskiego, członków generalnie obywateli Związku Sowieckiego. Jeszcze inny przypadek to Tatiana Markus. Tu już z racji tego, że czas się kończy, chcę tylko podkreślić formę, w jakiej ten opis jest przedstawiony. Widzimy tutaj opis Tatiany Markus, która w zasadzie tuż po wkroczeniu armii niemieckiej angażuje się w działalność ruchu oporu i rzuca koktajl Mołotowa. Co ciekawe, wcześniej była ukazana we wstępie do niniejszego artykułu jako kobieta piękna, która jednak tej urody się wyzbywa na rzecz pracy. W tym z kolei momencie widzimy tak naprawdę niejako bezczelność. Ona tak naprawdę w jednej chwili potrafiła rzucić granat tak naprawdę w maszerującą armię niemiecką samodzielnie. Tych historii jest więcej i te historie mają na celu ukazanie ją takiego portretu Żydówki, która nie tylko, że nie boi się śmierci, ale nawet nie boi się jej przeciwstawiać. Nie boi się z nią konfrontować i nie boi się wyraźnie ryzykować. To jest niejako z jednej strony ta pozytywna bezczelność, jakbym to nazwał. Jeszcze inny przykład, tutaj nie było podane, ale jest przykład 15-letniej dziewczyny z getta mińskiego, która niejako złapana, ona współpracowała z ruchem oporu w 1943, uciekła, nie ma dokładnych jej danych. Generalnie została złapana przez Niemców, została odprowadzona na posterunek Gestapo, tam z kolei została przesłuchana i co się ujawnia? Ujawnia się pewna cecha, szanowni państwo, ujawnia się, ona wykorzystuje swoją niewinność, jakby nie patrząc, 15-letnia dziewczyna skromna, tłumaczy, że idzie do babci po leki. Mimo, że tak naprawdę była łączniczką i miała przekazać ważne informacje na terenie getta. W jakiś sposób to trochę pokazuje kobiety jako osoby, które potrafią wykorzystywać nie tylko swoją motywację i odwagę, ale również i inne walory, między innymi w tym przypadku młodzieńczą niewinność. Niemcy wierzą jej, Niemcy ją wypuszczają i ona później zostaje, nawet jak zostało wspomniane w narracji czasopisma, jedną z bohaterek sowieckiego ruchu oporu. Innymi słowy, przechodząc już tak naprawdę do samego podsumowania. Otóż widzimy tutaj kilka kwestii. Przede wszystkim dyskurs o Żydówkach zarówno w Armii Czerwonej, jak i w sowieckim ruchu oporu, to zarówno na polu naukowym, jak i medialnym, stanowi istotny element odzyskiwania przez Żydów ich dawnej tożsamości. Oni, na przykładzie nawet samego czasopisma Jewryjski Mir, oni, jego i wydania internetowego oczywiście, one są zaprezentowane jako reprezentantki narodu, jako osoby, które w jednej chwili porzuciły swe tradycyjne role na rzecz indywidualnego poświęcenia, indywidualnego buntu przeciwko okupantom. Później oczywiście dołączając do ruchu oporu, czy wkraczającej, wyzwalającej Armii Czerwonej. Jednocześnie jest to też pokazanie takiego kanonu wzorcowych postępowań żydowskich, przynajmniej. Tak to można nazwać, jeśli chodzi o samą narrację czasopisma. To nie są bynajmniej moje słowa,
Autorzy czasopisma często rozróżniają odwaga żydowska, generalnie bohaterstwo żydowskie. To jest zupełnie innym zjawiskiem w ich rozumieniu tego słowa, aniżeli to, jak my rozumiemy bohaterstwo, jak my rozumiemy odwagę. W ten sposób kreowane są więzy społeczne. W ten sposób młodzi Żydzi, którzy wychowywani są w rodzinach dawnych sowieckich Żydów, odkrywają nową tożsamość, nie tylko tą, która tak jakby oparta jest o to, co na przykład przestrzega okazywane jest w Izraelu. Zresztą w Izraelu też się to zmienia w jakiś sposób na skutek działalności rosyjskojęzycznych imigrantów. W każdym razie, tak jak wspomniałem, słowa Swiatłany Aleksijewicz, słowa Steinberga, one pokazują, w jaki sposób te kobiety stawały się bohaterkami. Bohaterkami, które tak naprawdę, jak określono w postaci to przy okazji Bruskiny, były zwykłe, niezwykłe, znane, nieznane. I w ten właśnie sposób kreowany jest wizerunek, obraz Żydówek walczących. Bardzo dziękuję za uwagę.